up like I built this town. Steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. This is what I live for. No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, The Forest Creative Mod. Kochani, moi drodzy, jako że w ostatnim odcinku zakończyłem to w momencie, jak budowałem schody, tudzież takie do nieba oczywiście, no to zaczniemy od tego samego momentu, Custom Stairs. Zrobimy sobie tutaj... Po tej stronie ja mam zejście na dół z tej fortecy, tak? Więc automatycznie sobie zaczniemy budowę tych schodów naszych na kolejne drugie piętro. Zaczniemy to robić tutaj. To zaczniemy robić tutaj. I te schody będą wyglądały w ten sposób. Tak. I będą wyglądały... Tak. Czy ja? Dobra, teraz chyba trochę lepiej powinno to wyglądać. Ale pytanie, czy ja tam wszystko ładnie zrobiłem? Myślę, że tak. Znacie mnie, osoby, które mnie nie znają, no to mogą się domyślić ewentualnie, że u mnie idealnych budowli nie ma. U mnie jest taki artystyczny nieład, pokazujący tak naprawdę moje wnętrze duszy. To, jak jestem... Skromny i bystry, szczery do bólu, żart, przeżarcysty. Nie, dobra, okej, okay. Tak nie może być. Dobra, kochani, było pytanie, czy ja klikałem tutaj, czy trzymałem przycisk. Ja trzymam cały czas przycisk. Trzymam przycisk i automatycznie schody się budują same, czy tam każda inna budowla. Jezu, jaki jestem zajebisty. Jaki ja jestem po prostu zajebisty. No widzieliście to? Idealnie prawie wpasowałem się. Idealnie się wpasowałem w podłogę. No i dobra. Tu na pewno będzie... Tu zaraz zobaczymy, co będzie, ale to jest jedno, co chciałem dokończyć. Te schody na górę. Druga sprawa. Chciałem jakoś zaznaczyć sobie i zastanawiam się, jak to zrobić. Zaznaczyć sobie, że tu jest zejście na dół. Czy ja mogę? Nie, nie mogę. Cholera, szkoda, bo bym sobie taką ścieżkę, kurczę, zrobił. Tutaj właśnie do... Wall. Nie. Ja nie chcę. Tak, tylko chcę. O. Tak. Orzesz ty w mordę, to nie tu. Nie. Tutaj. To ale dem. A nie, w sumie dobrze. No, to powinienem tu w tą stronę te schody skierować. Dobra. Dupa, to się wytnie. Nie, no żartuję, nic nie będziemy wycinać, ale. Czy ja takie te schody miałem? Dobra, okej. Okay. Skoro tak ma być. Zobaczymy, czy da radę to zrobić. Tak jak ja chcę. No, panie. Panie! Dobra. Tutaj. O. Holender, jasne. No, jakoś tak trzeba to zrobić, wiecie, z głową, nie? Ajajajajaj, os mios, do padre, como estás? Albo jakoś to tak bliżej trzeba zrobić? No nie zrobię tutaj, kurczę. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Zostawmy to tak jak jest.
Żeby to ładnie widziało. Znaczy wyglądało, to sam jak widziało. A to można cofnąć, dobra. Tutaj z tej strony nie spadnę. I tu zróbmy teraz. Nie, panie. Panie, ja bym chciał tutaj tak ładnie, tak. O. Jezu! Dobra, tutaj. Teraz to trzeba bardzo sensownie zrobić, bo nie mogę. Kurde, no. Mam troszkę ograniczone pole manewru. Zginąć. Ej, czekaj. Zrobię to tak. Wejdę sobie na murek. Co by mi wygodniej było. I tutaj. Tak. Tutaj. O! Jak to wygląda? To mogę usunąć. No raczej tędy nie spadnę, a jakbym usunął jeszcze to. Cholera, to trochę daleko by to było, ała. No niby dobre, niby to jest. Niby to jakoś wygląda. Więc spróbujmy brnąć w tym kierunku. Zobaczmy. O, tak jakbym zrobił. I tutaj właśnie. Nie. O. Tak? Nie. Nie. Panie. Ja naprawdę nie chcę tego robić. Ale zaraz to będę musiał zrobić. Czekaj, no to. Naj. Ty, w sumie na jedno wyszło. Ale. To mi nie blokuje prawie przejścia. Dobra, to. Dobijemy to w tę stronę i będzie ok. No na pewno. No. Teraz gościu się pochwal. Pochwal się, gościu, co potrafisz. Jak? No. Dawaj, wkładaj tam. No. Jaka sztukateria, po prostu czasem jak u mnie w pracy, bez kitu. No ale dobra, jest, nie ma dziury. Znaczy inaczej, nie ma, że jest dziura, bo nie ma dziury, no ale. Tu za to można coś chudszego wziąć. Tu można coś chudszego wziąć, postawić. O, na przykład coś takiego, co się nazywa stick fence. Stick fence i już zepsułeś. No, halo. Zo holub mordę balum. O! Cudownie. Tutaj jeszcze. Ale wieje, ty! Mi za kuźwa czuprynę zwieje. Tu. Jeszcze na dół. Jeszcze na dół, ale bardziej w tę stronę po prostu. Potrzebuję. No nie. Tak być nie będzie. Tak. Oj nie! Dobra, to muszę usunąć. To muszę usunąć, to muszę usunąć. Tutaj dobrze, wszystko jest. Okej, tędy na pewno nie spadnę. To mi się trochę nie podoba, ale cholera. Nie mogłem tego inaczej zrobić. Nie mogłem tego inaczej zrobić, no bo tak ma być. No to wszystko jest oczywiście planowane. Tu nic nie jest. Nic nie jest robione tak naprawdę. Na odwal się. Tak, o. No mniej więcej tutaj trzeba to zrobić. Mniej więcej trzeba to o tak o zrobić. Jezu, jak cudownie to wygląda. I trzeba to do tak zrobić. I okej. Tego akurat mogę, to mogę sobie darować. Dobra. Prawie idealnie. Prawie idealnie.
Spoko, ja to naprawię. Tylko muszę punkt zaczepny znaleźć. Nie, czekaj. O, panie. Nie, no nie wkładaj mi tego patyka tutaj. Albo może... Nie, bo jak pamiętacie w podstawowej grze, tak jakby, nie w modzie Creative, miałem wsyp na śmieci, że tak to ujmę. A mówiąc po prawdzie, parking dla logów. No i tam był taki właśnie tak nawalone wszystko prawie kamieniem i na górze taka siatka, nie? Żeby nikt tam się nie wpierdzielił. Dobra, nie zrobię już tego. Nie zrobię już tego, tak powinno być. Tak powinno być, jeszcze tylko, aby tutaj zrobić to badziewie. Nie wiem, dlaczego właśnie nie zrobiłem tego od razu, ale no okej. Okay. No więc, droga moja widownio. Tak. Aj! Aj! Kurde, w szparkę się gdzieś tam wcisnąłem. Nie da rady, no. Wiecie jak jest, no. Nie zawsze wyjdziesz na czas, no. Dobra. To. Okej. Okay. Jeszcze trzeba tutaj tą zakleić, tak jakby. Jasna dupa. Czekaj, to musi być... Aj! Nie, nie! Nie, nie, nie! Nie wyszło mi. Jeszcze raz. Cholera w ogóle... O! Tak? Cudownie? Dobra, czekaj, bo ja w sensownym miejscu oczywiście to wybuduję. Cyk. Cudownie! Jakoś tak. Herbatka z prądem. Musi być. No i dobra, i to by było nasze wejście. To by było nasze wejście. Nie, no zdecydowanie to mi się nie podoba. Ciekawe, czy jakbym to rozpiznał. To tylko to się rozwala. No i generalnie by było coś w tym stylu. No dawaj. Dobra. No i okej, okay, dobra, no nie, niech będzie tak. Niech będzie tak i no musi tak być, bo tutaj jest tak, wiecie, taki spadek. Choćby jakoś to nie załatam, choćbym... Choćby, jak to mój znajomy w pracy mawia, choćby chuj na chuju stawał, no nie, nie może być. Ale on jest po prostu taki trochę, wiecie. Dobra, kolejna sprawa, którą na pewno zrobię, to są te wieże strażnicze. I za wieże strażnicze będzie mi na pewno służyło gazebo, tak? Które tutaj gdzieś... O, jest, proszę cię bardzo. Gazebo, które tutaj będzie... O, w ten sposób. Trzeba jak najwyżej to zabudować. To jest po prostu bajka, moim zdaniem. No to jest bajka, jak można szybko zbudować to, o czym się tak naprawdę marzy. No bo w innym wypadku, wiecie, ta gra tak naprawdę traci sens. No bo, no, co za... I tu mają być schody, dobrze, ale najpierw wybudujmy dookoła wieżę. Tak mniej więcej ten dolny, dolną część naszego miejsca docelowego, do zamieszkania, wybudujmy. O! Stawiamy jak najwyżej. Oczywiście pewnie dałoby się wyżej, ale ja tam za bardzo nie chcę, żeby to było jakieś mega duże. No i takim najrozsądniejszym... Czy tutaj może też coś takiego dodać? Tutaj takie cztery, na przykład cztery na każdym kancie. Albo tutaj jedna, tu druga. No bo tu mam od groma miejsca.
I tu zawsze można to jakoś zagospodarować. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze nie mam do końca tej koncepcji. Oj, nie, nie, Holkater, co ty? Ochujałeś, człowieku. Holkatera tu chcesz zrobić. O, co ty? Coś mi tu nie wyszło. Czemu to tak jakoś blisko ta... No dobra, no nie... No niestety. No niestety wyszło tak blisko. Ty swoją drogą... Bo oglą... Znaczy oglądam, nagrywam ten odcinek w piątek, czyli wczoraj de facto, z waszego punktu widzenia. Muszę zaraz zabrać się za obejrzenie zaległych odcinków z The Walking Dead. Bo po prostu... No tak mnie interesuje postać Migana, że to jest masakra, nie? To jest jeden z lepszych czarnych charakterów, o ile nie najlepszy, jaki do tej pory był w The Walking Dead. Gubernator się przy nim chowa. Bez kitu. Albo tam jakiś... Na początku był jakiś faga, z którego nawet nie pamiętam. Też się przy nim chowa. Och! Okej. Okay. Tu mamy sensownie to zrobione. Bardzo dobrze, idziemy dalej. Tu coś ciemno jest tak jakoś. Piznąłbym lampę, ale co za dużo, to niezdrowo. Tu będzie centralnie... Okej, okay, w ten sposób. Tak. Ta wieża strażnica to jest fajna sprawa, aczkolwiek mówię, w normalnych warunkach na taką budowlę w ogóle bym się nie zdecydował, bo samo zagospodarowanie tego terenu, które ja mam tutaj w planach, jest olbrzymie. Naprawdę to będzie olbrzymi projekt. Ale mówię, no, tutaj to można, tutaj to można. Piękne może i to nie będzie. Piękne może to i nie będzie, ale... O. Ale na pewno będzie lepsze niż w tych normalnych trybach. W zasadzie w jednym trybie. No już myślałem, że mi logów zabrakło. Okej, okay, jakoś tak. Tutaj jeszcze jedna powinna być wieża. Tak, jak najbardziej. Gazebo. W tę stronę. Cyk. No i dobra. I budujemy. Budujemy. Nie opierdzielamy się. Co chciałem dodać, ale to zaraz. Pod ostatnim filmem z The Foresta, tak? Wczorajszym, nie, przedwczorajszym, bo wczoraj mieliście Rafta. No, tutaj Custom Stairs. Napisaliście mi, wyjaśniliście mniej więcej we własnych tam kilku słowach, na czym polega ta drama z ZWG. Ale powiem wam tak, no. O. Tak? Dobrze jest? Będzie dobrze. No, wyjaśni... No nie żartuj. No weź! Dlaczego ja mam jednego Stixa gdzieś tutaj? Ty, gdzie ja mam tutaj Stixa? Tak być nie może. No i powiem wam tak, moje zdanie na ten temat niektóre osoby znają, bo odpowiadałem na komentarze odnośnie właśnie tej sytuacji i powiem to teraz na forum. Chodzi generalnie o to, że uważam, iż... O! O! Tutaj muszę coś naprawić. Czy ja tego nie dokończyłem? Jakim cudem? To inaczej. Zrobię jeszcze coś innego. Porąbię drewno, niech troszkę tego... Ty, no nie gadaj, że nie mogę... Dobra, nie mogę trisapa wybudować, to sobie... Znaczy tego... W normalny sposób. Więc robię to w ten sposób. No co jest?
Jakieś lewe drzewo było. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No dawaj, 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 dawaj. Bo widzę, że się nie do końca mi to zbudował. I tutaj też. No i dobra. I ty zbieraj sapy. Do ciebie później przyjdę i będę ogarniał. No, że są ludzie, którzy po prostu nie potrafią gospodarować własnym życiem. To akurat nie jest nowość. I teraz tak, najczęściej są to osoby, ja nie chcę bawić się w jakiegoś psychologa, czy nie wiem, osobę, która naprawdę rzekomo zna się na wszystkim, ale są to najczęściej osoby, które dorobiły się w bardzo szybkim, bardzo krótkim czasie i de facto, które nie poznały tak naprawdę życia takiego standardowego na zasadzie, że oj, czekaj, tu muszę teraz kombinację robić. Alpejską. Nie, to bez sensu, bo w ogóle mi się to nie uda. No dobra, to będę taka obchodził. Ale to jest idealnie, ja pierdziule. I teraz tak, tutaj na tym Wipon Raka zrobimy. Tę stronę. Bardziej przy wejściu. Tak. Albo nie, bardziej tutaj. Tak. O właśnie, i tutaj będzie ewentualnie jakaś broń, która posłuży nam do obrony przed ewentualnymi intruzami. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy do następnej wieży. No, no i takie osoby. Tutaj akurat schody mam, więc wybuduję sobie kolejny Wipon Rack. Takie osoby później gubią się w normalnym, dorosłym życiu, tak to nazwijmy. Bo nie oszukujmy się, ZWG nie jest jakiś tam mega stary. Bo nawet nawet ja mając 20, nie wiem, 8 lat już, prawie, nie uważam się za starego. Ba, nawet podejrzewam, że w wieku 30 paru lat nie będę uważał się za starego. No ale to nie o to tu chodzi. Chodzi o sam fakt tego, co ma się w mózgu, bo znam wiele osób, które naprawdę mają sporo lat więcej ode mnie, a są tępe po prostu jak... No tępe strzały są z tych osób, a znam osoby w wieku ZWG, które przewyższają taką mądrością życiową i gospodarnością przede wszystkim. Nie jednego takiego, wiecie, tego... Oj, czekaj, bo ja muszę to sensownie zrobić. Tak. I tak. No, tak więc ZWG na własną tak naprawdę, no przez własną głupotę spotkało go to, co go spotkało. Czy mu współczuć należy? Nie wiem, nie wiem. Ludzie mówią, jest takie przysłowie, tak, że człowiek uczy się na błędach. Co ja tutaj Wipon Rack? To gdzieś tutaj. No, że człowiek uczy się na błędach. Ale najlepiej cudzych się uczyć w błędach, tak? A nie swoich, więc ja na przykład wiem, że w pewnych momentach nie wypada oszukiwać. Tak jak robił to przykładowo on. On się do tego przyznał. Nieważne, czy... Bo wiecie, on może teraz się do wszystkiego przyznawać, ale niekoniecznie mógł to zrobić. Nie chcę go w żaden sposób bronić, bo generalnie mam wywalone swoje tłuste dupsko na tą dramę, bo nie interesuje mnie to i nie zamierzam się bawić w takie rzeczy na YouTubie, jak właśnie komentowanie, wiecie, specjalnie robienie filmików na YouTubie pod drama, coś tam ZWG, chuje mnie, dzikie węże, ja wam wyjaśnię, o co chodziło, takie tam inne smuty, nie? No, nie, to nie jest w moim stylu i na pewno...
Na pewno nie zamierzam czegoś takiego robić. Ale jedno chciałem naprawdę powiedzieć, że jemu trzeba współczuć głupoty. Na pewno to jest jedna rzecz. A druga rzecz, trzeba zostawić go teraz w spokoju. To nie jest tak. Wkurzają mnie, naprawdę wkurzają mnie osoby. To nie są inteligentne osoby, tak? Przede wszystkim. Które piszą tam pod jego filmem, tym, do którego daliście mi link u mnie z kolei, że umrzyj, tak, dosłownie, umrzyj, zgiń, odejdź z YouTube'a, bo pożałujesz, takie teksty, po prostu zwykłe grożenie. Kurwa, dzieci moje drogie, oczywiście pomijam osoby teraz starsze, dzieciaczki, czy wy myślicie, że wasi rodzice by byli jakoś mega zadowoleni, wiedząc, że przez głupotę, dobra, wyzywał was, ale nie mówię, że macie, wiecie, pokłonić się i okej, ZWG, dobrze, wyzywaj nas dalej, przepraszam, przepraszam i nie miejcie własnego honoru. Miejcie, ale bądźcie mądrzejsi od tego człowieka i zastosujcie najlepszą karę, jaką można, tak? Czyli odsubskrybujcie tego człowieka i miejcie go w dupie, nie oglądajcie go więcej, tak? Cholera, no jasna tu. Powiedzcie mu do widzenia, przegrałeś tam, dajmy na to, moje zaufanie u ciebie, znaczy u mnie i mam cię gdzieś, tak? A nie, że jakieś grożenie. Jeżeli, naprawdę, jeżeli jest, ogląda mnie ktoś, kto tak napisał pod profilem ZWG, czy to na Facebooku, czy to gdzie indziej. Masakra. Nie chcę naprawdę nawet o tym wiedzieć. Nie chcę. No po prostu nie chcę, no bo ja nie chcę mieć za widzów osoby chamskie. Nie chcę mieć za widzów. Ja wiem, że ja de facto aż tak bardzo nie mam na to wpływu, tak? Bo ja sobie mogę mówić, że bo żyjcie w miłości, żyjcie w pokoju, kurwa, jakieś, nie wiem, takie ideologiczne, pompatycznie brzmiące słowa, ale. Oj, tu trochę dupy chyba dałem. Czekajcie. Damy to. Może być? Może być. No, ja sobie mogę mówić, ale. Prawdziwi widzowie będą wiedzieć, jak się zachować. Ci troszkę narwani, no będą dalej swoje robić. Ja tego nie aprobuję. Nie aprobuję tego, tak samo nie lubię na przykład, jeżeli w komentarzach piję teraz do jednej sytuacji. Te dwie osoby wiedzą, do kogo mówię, a w zasadzie ta jedna osoba. Powiedzmy to tak, P. Słuchaj, P. To, że wielokrotnie się zdarza u mnie pod filmami, że ktoś walnie komentarz typu pierwszy, dziesiąty, ósmy, drugi, szesnasty. Okej. Ale to nie jest jakiś mega twórczy komentarz, tak? To nie jest mega twórczy komentarz i mnie też takie komentarze nie cieszą, bo one nic nie wnoszą do filmu, tak? Jednocześnie właśnie do ciebie też mówię, wiesz, że mówię do ciebie, nie? Sensowne komentarze, naprawdę sensowne komentarze odnoszące się do filmu. Niekoniecznie właśnie, że jesteś piąty, dziesiąty. Pamiętaj, to jest mało istotne, który jesteś. Ostatni będą pierwszymi. To jest taka fajna rzecz, którą od dawna wiem i naprawdę, która się bardzo często sprawdza. Czy to się udało? Tak, udało się. No i nie chcę, żeby były jakieś tam dogryźliwe komentarze w związku z tym, czy żebyście się obrażali nawzajem. Nie, cholera, no. Bądźmy jakąś taką społecznością. Ja to powtarzam już od jakiegoś czasu, naprawdę, ale bądźmy społecznością, która zadziwi YouTube. Jest nas coraz więcej. Jest nas coraz więcej. Mam w sumie. Mam to w dupie, czy jesteście tu tylko z powodu Deforesta, czy jesteście tu tylko z powodu Rafta, czy jesteście nawet tylko z powodu poradników. Okej, no, zawsze to jest jakiś powód, ale przynajmniej jeśli już jesteście ze mną, chociaż w jakimś stopniu, no to cholera, no, bądźmy kulturalni, tak?
Bądźmy kulturalni, szanujmy siebie przede wszystkim nawzajem i nauczmy innych, że można, naprawdę można. Tak samo widzicie, to działa. Takie rzeczy to działają i to od razu mówię, bo wam się wydaje, że nie, że tak nie może być i to na pewno nie wypali. Wypali, tylko trzeba chcieć. Jeszcze wracając znowu do Z2G, bo trochę zlazłem z wątku. No to widzicie, on dorobił się za szybko. Ej. Łożesz ty w mordę, tu trochę mi poniosło, tu trochę mnie poniosło. No ale dobra, zrobimy sobie to inaczej. Bo sobie tutaj postawimy Vipon Rack. I tak jakby już na pewno nie wylecę stąd. Przynajmniej. No dobra, trudno. Musi być i tak. Dobra, wszystkie mamy tutaj obstawione nasze wieże strażnicze. Co jeszcze ja tu mogę zrobić? Czekajcie, no w sumie jeszcze 25 minut minęło i tak zbytnio nie chcę przedłużać. No ale. Tutaj. Ej, to ja trochę głupio dałem. To ja trochę głupio dałem. Ale dobra, przejdźmy się. Zobaczmy, czy sapy już są jakieś. Dobra, 5 tree sapów. I tylko to. Okej, okay, starczy mi. Starczy mi w zupełności. Przejdźmy sobie tutaj. Dawaj, biegaj, misiu. Oho. Już to wygląda tak, a nie inaczej. Czekaj, czy mi się wydaje? No, lekko trzeba podskoczyć. Widzicie, naprawiłem to i już się lekko to zepsuło. Dobra. Jeszcze jedną rzecz potrzebuję. Dziś ja tutaj zrobiłem takie wejście na dół. To tutaj. Tak, to trzeba jakoś zaznaczyć. I znowu sensownie to by było dać jakieś kamienie. Rock wall. Nie, mój drogi, nie chcę tak. W ten sposób. Tutaj w ten sposób. Tak. Dobra. To usunę, bo to mi nie jest potrzebne. Mogę sobie teraz to wybudować. Przynajmniej będę wiedział, że gdzieś jest ten mur i mogę z niego skorzystać. Chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy to coś mi, tu coś mi wyszło? No, widzę, że troszkę tak. Troszkę tak. A jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć. A to już będzie czysta abstrakcja. I teraz poczekajcie. Podwieszany sufit, nie? Czekaj, to jest w tamtym kierunku, dobra. Jak nie będzie tego, to będzie masakra. Teraz. Tu mi jakoś tak bezsensownie wyszło, ale dobra. Jasna dupa, tu chyba będzie ten. Aja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 j
Nie, no tak daleko to na pewno to nie jest. Tutaj może w tym kierunku to było?
Cholera, jak to ładnie zrobić? Nie, no nie zrobię tego. I chyba będzie mi tak widnieć to. Dobra, jeszcze raz zejdziemy sobie na dół. Jeszcze raz zejdziemy sobie na dół i zobaczymy. Oj, trochę żem. Co jest? Jestem głupi. No oczywiście, że to jest tutaj w środku. Że to widać jawnie. No ja pierdzielę. Dobra, czekaj. Można tu jakoś latać? No właśnie, właśnie, właśnie. Napierdzielaj, klawiaturko moja. No. O, dobra, dawaj. Nie. Dobra, tak być nie będzie. Trzeba sobie pomóc w szczęściu. O, no. No, dawaj. Tak, ciekawe, czy tu w... Nie, też nie jest wbita. Dobra, też nie jest wbita. No okej, no trudno, no będzie ta lampeczka tam. To ja na to nic nie poradzę. Bo to i tak jest w tym miejscu. Chyba żebym się jakoś... Czyli chyba żebym się naprawdę dostał jakoś tutaj na ten... Nie, nie dostanę się. Dobra, dupa. Ja tam nie będę kombinował. Cholera. Nie będę kombinował. Może mimo wszystko jakoś się tam dostanę do środka. W co wątpię. Ale z wami się pożegnam. Z wami się pożegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, udostępniajcie moje filmy dalej. Gdziekolwiek się tylko da, żeby więcej osób się o mnie dowiedziało. I to wszystko, no. Widzimy się w następnym odcinku. De Foresta. Co my dzisiaj mamy? Sobota. No postaram się jeszcze na dzisiaj wrzucić. Postaram się, oczywiście nie wiem, czy dam radę. Wrzucić Mountain Blade odcinek. Tylko nie wiem, czy będzie najpierw The Forest i później Mountain Blade, czy odwrotnie Mountain Blade i The Forest. Jeżeli najpierw był Mountain Blade, no to już sprawdźcie na kanale, że był ten odcinek. Jeśli nie, to dopiero będzie, a jak nie, to na fanpage'u, do którego link macie w opisie tego filmu. Na pewno. Aż ty gruba ty. Na pewno sprawdzę, znaczy napiszę. Napiszę. Czekaj. Tu, o tak o. O tak o. No, na pewno napiszę i dam wam po prostu znać. A jeżeli nie, no to w poniedziałek będzie The Forest. Druga sprawa. Przypominam też o filmiku, o moim vlogu generalnie z Karpacza. Ten vlog ma tam w tytuł krótki vlog odnośnie Q&A i tam pod tym vlogiem możecie zadawać pytania, które was nurtują odnośnie mojej osoby i postaram się. Macie czas do którego mówiłem? Do 18. Do 18 stycznia czas na zadawanie pytań. Po 18 stycznia ja wezmę do kupy wszystkie te pytania, pójdę gdzieś, nagram to na spokojnie i odpowiem na wszystkie wasze pytania. Tak więc, no, to by było na tyle. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.